dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na to szczególnie ważne spotkanie. To spotkanie z ludźmi, którzy tworzą, można tak powiedzieć, atmosferę, dzięki której mogą nasze dzieci, nowe pokolenia obywateli Polski dojrzewać, rosnąć, a nie więdnąć, nie gasnąć. Myślę, że to, co najważniejsze, pozwolę sobie nawiązać tylko jednym zdaniem do tego, o czym mówiła pani kurator, to spróbować nie skupiać się na złu, bo myślę, że w pewnym sensie jednym z najskuteczniejszych trików zła jest skupienie na sobie całej uwagi. Żebyśmy koncentrowali się tylko na tym, co złe dookoła i nie dostrzegli, że można po prostu czynić dobro, że tyle dobra już zostało uczynione, że bez niego by nas przede wszystkim na świecie nie było. Nie mielibyśmy tego języka, którym mówimy, nie mielibyśmy tej otaczającej nas kultury, nie mielibyśmy tych domów, w których mieszkamy. To wszystko jest dziedzictwo dobra, a nie zło. I właśnie w takim kontekście interpretacyjnym chciałem spojrzeć na rolę wiary, Kościoła, religii w tworzeniu tego, co dobre, tego, co nas łączy, tego, co nas buduje przez 1050 już lat. Mówię o tym także dlatego, z pewną pasją, że tak wiele robi się, czyni się w ostatnim, zwłaszcza czasie, ale ta historia również jest znacznie dłuższa, historia walki z Kościołem, historia zakłamywania prawdy o jego wkładzie w polską tożsamość, ale w ostatnim czasie ten proces przybiera na sile. Jakby Kościół składał się wyłącznie z demonicznych pedofilów i ludzi owładniętych pasją pieniądza. To jest cała misja, całe nauczanie Kościoła. Jakbyśmy już zapomnieli tych księży, którzy nas otaczają, jakbyśmy zapomnieli tego pejzażu, w którym żyjemy, jakbyśmy zapomnieli świętego Jana Pawła II. Otóż, próbując przypomnieć jakby pewien rys najprostszy tej pracy, jaką Kościół wykonał w naszych dziejach, żebyśmy rośli, a nie więdli, żeby nasza wspólnota tworzyła łańcuch pokoleń, w którym wzrasta dobro. Trzeba oczywiście zacząć od chrztu i przypomnieć sobie, że bez chrztu nie ma polskiej tożsamości. Nie wiemy, jaka była tożsamość przed chrztem. Na pewno jakaś była mieszkańców tej ziemi, bo byli tutaj przecież przed chrztem ludzie, którzy od pokoleń zamieszkiwali tę ziemię. Nie wiemy, co stracili, jaką tożsamość stracili. Wiemy, że nie przechowały się żadne świadectwa, szczególnie wielkiej kultury, obyczajowości, która poprzedzałaby ten moment chrztu. Chrzest i kultura, chrzest i tożsamość Polaków łączą się w jednym wydarzeniu, a raczej w procesie, który to wydarzenie, czyli chrzest z roku 966 uruchomił. Przypomnijmy, że wraz z chrztem przyszło do Polski, która jeszcze nie miała tej nazwy, ona przyjdzie właśnie wskutek chrztu w pierwszym żywocie świętego Wojciecha napisanym w 1000 roku w Rzymie. Tam pojawia się po raz pierwszy ta nazwa Polska, Polonia, właśnie w związku z żywotem świętego Wojciecha. Otóż oprócz samej nazwy pojawia się wraz z chrztem umocnienie polskiej niepodległości w Europie. Na tym polega istota polityczna chrztu. Coś, co było tworzącym się już wcześniej, to prawda, istniejącym już wcześniej, księstwem, wspólnotą polityczną, jeśli można tak powiedzieć, a raczej władztwem księcia, bo to przecież była despocja, to nie było żadne, nie było żadnej wspólnoty, była despocja księcia. Otóż ta państwowa forma wchodzi do Europy, wchodzi do wspólnoty Latinitas, wspólnoty politycznej, przez przyjęcie chrztu. I od tej pory próba likwidacji Polski, Polonii, wiąże się z naruszeniem zasad tej europejskiej wspólnoty.
one staną się możliwe, tego rodzaju naruszenia, dopiero wtedy, kiedy wypłukana zostanie z europejskiej wspólnoty jej fundamentalna treść oparta na chrześcijaństwie. To się stanie dopiero w XVIII wieku, kiedy już nie chrześcijaństwo, ale cywilizacja oświecenia oparta, a raczej interpretacja oparta na tym, że decyduje tylko siła. Siła, której ma służyć rozum. Otóż dopiero wtedy stanie się możliwe uzasadnienie rozbioru, likwidacji Polski. Ale od momentu chrztu, kiedy książę Mieszko wszedł do wspólnoty chrześcijańskich władców, wiadomo było, że jego władztwo nie może zostać zlikwidowane. Oczywiście były ataki saskich sąsiadów, były ataki sąsiadów ze wschodu, ale poza krótkim okresem kryzysu państwa piastowskiego w pierwszej połowie XI wieku państwo polskie nie było zagrożone w samym swoim bycie, w samym swoim istnieniu. Potwierdzeniem niepodległości stał się akt także związany z Kościołem. To był rok 1000. To był efekt misji świętego Wojciecha, jego męczeńskiej śmierci i roli, jaką ta męczeńska śmierć odegrała w budowaniu prestiżu państwa, z którego ta misja, jego misja nawracania Prusów wyszła. Z tego prestiżu właśnie wyszła uroczystość, czy podkreśliła go uroczystość Zjazdu Gnieźnieńskiego, a na niej umocnienie niepodległości Polski. Nadanie, można tak powiedzieć, tytułu władcy suwerennego Bolesławowi Chrobremu i stworzenie niezależnej organizacji kościelnej z arcybiskupem na czele. A więc pełnej organizacji kościelnej, która jest władna koronować na króla, a więc koronować na władcę suwerennego. Przypomnijmy, że Czechy, starsze państwo od Polski, musiały czekać na taką właśnie niezwykłą, takie niezwykłe wyróżnienie jeszcze blisko dla nich. Ale Polska wchodzi oczywiście wraz z tym także w obieg kultury europejskiej. Tej, z której może czerpać poprzez Kościół, poprzez pracę mnichów, pracę kulturową mnichów, sięgając do dziedzictwa starożytności. Świadczy o tym choćby spis książek, który zachował się, oczywiście rękopiśmiennych, który zachował się w katedrze babelskiej, książek, które znajdowały się tam w 1100 roku. A więc zaledwie od 100 lat istniało to biskupstwo w Krakowie, a już było tutaj tyle książek przechowujących właśnie nie tylko naukę Kościoła, ale dziedzictwo starożytności Cycerona, Arystotelesa, czy nawet tego Terencjusza, którego słowa są symbolem renesansu później. Homo sum et nihil humanum ame alienum esse puto. Te słowa są zapisane w książce, która przyszła do nas wraz z chrztem i w XI wieku była już na Wawelu z książki Terencjusza. Przychodzi Platon w tłumaczeniu na łacinę, potem po grecku. I przychodzą pierwsze teksty tworzone w oparciu o to, przekazane nam dziedzictwo poprzez Kościół, dziedzictwo wielkiej kultury świata antycznego i kultury chrześcijańskiej, przetworzone już przez polskich autorów. Nie jest przypadkiem, możemy chyba tak na to spojrzeć, że pierwszą pracą literacką, jeżeli możemy tak powiedzieć, pierwszym wyrazem polskiego ducha zapisanym w słowach, oczywiście jeszcze po łacinie, jakbyśmy to dzisiaj mogli powiedzieć w uproszczeniu, pierwszą polską książką, pierwszej polskiej autorki był modlitewnik księżniczki Gertrudy, córki Mieszka II. A więc modlitewnik jest pierwszym wyrazem, jaki do nas dochodzi sprzed 11-10 wieku właściwie. Napisany przez autora stonu, przez autorkę, przez Gertrudę, córkę Mieszka II, a więc siostrę Kazimierza Odnowiciela. Po nim pierwszym autorem jest, w rodzaju męskiego, jeśli można tak powiedzieć, jest biskup krakowski Mateusz i jego piękny list do Bernarda z Clairvaux. On z kolei jest nauczycielem mistrza Wincentego, późniejszego biskupa, zwanego nie wiedzieć czemu kadłubkiem, który tworzy nam, można tak powiedzieć, podstawy kulturowej orientacji w dziedzictwie starożytności i buduje tyle znaków naszej tożsamości. Wandę, co nie chciała Niemca,
więc symbol niepodległości i poświęcenia dla ojczyzny, a więc Krakusa, który tworzy swoje państwo, państwo Lechitów, nie przez podbój, nie przez sponiewieranie poddanych, ale przez połączenie z nimi prawami, które obowiązują tak jego, jak i jego poddanych, którzy przez ten wzajemny charakter prawa stają się obywatelami. To jest niezwykła interpretacja wspólnoty, która przychodzi do nas przez Kościół. Ten ciąg, ciąg pierwszych autorów naszej historii, bo jeśli dzisiaj fascynujemy się dziełami rozmaitych literatów kandydujących do rozmaitych nagród przyznawanych przez politycznie poprawne salony, to musimy pamiętać, że ich antenatami, tymi, od których odeszli, ale bez których by ich nie było przecież, byli właśnie pierwsza w historii polskiej literatury autorka Gertruda, a po niej pierwsi polscy autorzy. Księży, biskupi, prawda, jak Mateusz czy Wincenty. Otóż nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie szkoła. Nie byłoby Gertrudy, przecież ktoś się musiał nauczyć czytać i pisać. Pisać tak pięknie, że mogła ułożyć cudowne modlitwy, których treścią jest troska o rodzinę, bo o tym są te modlitwy. To zresztą dość naturalne w przypadku matki i żony, bo z takiej perspektywy Gertruda swój modlitewnik pisze. Ale to, że umiała wyrazić swoje emocje, rodzinne emocje, swoje uczucia, łącząc ją z wiarą, było wynikiem edukacji, którą odebrała. Gdzie? Tu w Krakowie. I to jest może rzecz przeoczona trochę przez nasze władze edukacyjne, oświatowe, że rok 1016 można chyba zaryzykować jako moment, w którym dałoby się już odtworzyć na pewno, bez żadnej wątpliwości, istnienie szkoły w Polsce. Tak, minęło niepostrzeżenie tysiąclecie szkolnictwa polskiego. Tu na Wawelu była ulokowana szkoła na dworze właśnie Mieszka II, pierwszego na pewno wykształconego władcy Polski, bo znamy z listu do niego skierowanego przez księżniczkę lotaryńską Matyldę fakt, że władał kilkoma językami w mowie i w piśmie, w tym nie tylko łaciną, ale również greką. Otóż właśnie na dworze Mieszka II, czyli syna Bolesława Chrobrego, tu w Krakowie ulokowanym, istniała szkoła, w której odebrali edukację i jego córka Gertruda, i jego syn Kazimierz Odnowiciel. Ta właśnie funkcja edukacyjna Kościoła, bo nikt inny nie umiał czytać i pisać. Księża tutaj przyszli, to nie byli Polacy, polscy księża, to byli księża, którzy przyszli do nas z Włoch, z Irlandii, z krajów niemieckich, z Czech. Mamy im bardzo wiele do zawdzięczenia. Wykształcili pierwszą polską kadrę nauczycielską, która już niewątpliwie w XI wieku się tutaj pojawia. Otóż tak zaczyna się właśnie ten łańcuch pokoleń tworzonych przez polską szkołę, połączonych pewną wspólną opowieścią o tym, co jest dobre, a co złe. Jak w tym rozróżnianiu dobra i zła odnaleźć miejsce dla patriotyzmu. O tym najpiękniej pisał mistrz Wincenty. O znaczeniu patriotyzmu nikt tak pięknie nie umiał napisać, jak on na kartach swojej kroniki, poświęcenia dla ojczyzny. I o tym, na czym polega istota sprawiedliwości w ojczyźnie, którą on nazywa konsekwentnie Rzeczpospolitą. Od tego momentu, nie dopiero od XVI wieku, od czasu Rzeczpospolitej Szlacheckiej, ale od czasu nauczyciela polskiej wspólnoty, mistrza Wincentego, określamy siebie samych, naszą wspólnotę, jako Rzeczpospolitą, czyli rzecz wspólną, która wspólnie nas powinna obchodzić. Nie rzecz księcia, tylko władcy, ale rzecz, sprawę, która jest nasza, razem, wspólna. Mówił mistrz Wincenty, że sprawiedliwość Rzeczpospolitej polega na tym, aby najbardziej pomagać temu, który może najmniej. Przepiękne słowa, w żadnym innym tekście ze średniowiecza nie udało się odnaleźć paraleli dla tej definicji sprawiedliwości. Et dicta est justitia, et plurimum protest, ei qui minimum potest. A więc sprawiedliwość polega na tym, że najbardziej trzeba pomagać temu, który może najmniej. Czyli komu? No najsłabszym. Uczniom. Dzisiaj powinniśmy przypomnieć sobie wobec barbarzyństwa, które przychodzi do nas
niestety w tym przypadku z Zachodu, ustanowiony w stanie Nowy Jork nowy akt prawny pozwalający na aborcję do ostatniego dnia ciąży. Tego rodzaju barbarzyństwo świadczy o tym, że dzisiaj tych najsłabszych trzeba rozumieć przede wszystkim jako nienarodzonych. Nienarodzonych aż do ostatniego dnia ciąży, bo wolno już ich zabijać w świetle prawa. Otóż właśnie to pomaganie słabszym, połączenie tego obowiązku we wspólnocie, którą nazywamy Rzeczpospolitą, jest istotą nauki, szkoły, jaka tworzy się w Polsce w przekazie polskich księży od wieku XI. I tak możemy iść, przebiegając już bardzo szybko kolejne wieki, przez ten dorobek, który znaczy się w XIII wieku, choćby postacią arcybiskupa Jakuba Świnki. Nazwisko śmieszne dla wielu uczniów, prawda, kiedy o nim słyszą, tak się to zabawnie może kojarzy, ale trudno większą postać w polskim kościele i w polskiej historii wieków średnich, bo przecież on obronił język polski przed groźbą zagłady, likwidacji. Ta likwidacja nie przychodziła z mieczem w ręku. Nie, nie to groziło Polsce. Kolonizacja niemiecka, która wtedy się odbywała, miała bardzo wiele pozytywnych aspektów w XIII wieku. Gospodarczych, na pewno podnosiła poziom tej ziemi, ale przychodziła wraz z przewagą języka niemieckiego, kultury niemieckiej, która zdominowała życie dworskie w dużej części, zwłaszcza zachodnich księstw polskich i rugowała stopniowo ze swojej publicznej język polski. Wtedy to właśnie arcybiskup Gnieźnieński powiedział nie. W kościele musimy, oczywiście poza językiem liturgicznym, którym jest łacina, musimy mówić po polsku, skoro mieszkamy w Polsce. I nakazuje, żeby w każdej parafii ksiądz przypominał podstawowe fakty z historii Polski. Dzisiaj wielu księży tego nie rozumie. Uważa, że Kościół i polskość są rozdzielone, że to w ogóle nie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Księża, którzy tak rozumują, po prostu nie znają historii, nie wiedzą, na czym polega ich wyjątkowe miejsce i wyjątkowa rola w naszej wspólnocie. Ale Jakub Świnka to rozumiał i wprowadzając ten obowiązek, jak również obowiązek oczywisty, głoszenia kazań w języku polskim, a nie w języku niemieckim, śpiewów w języku polskim, a nie tylko po łacinie, sprawił, że język polski przeszedł ten trudny bardzo zakręt w swojej historii i będzie mógł dojrzeć do poziomu języka artystycznego, do poziomu języka, którym jesteśmy w stanie wyrazić najlżejsze drżenie naszej duszy, naszych emocji. Tego języka, którym niektórzy z nas jeszcze potrafią się posługiwać, inni tracą tę umiejętność. Następny moment, na który trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście założenie uniwersytetu tutaj w 1364 roku. Gdzieś tutaj na Leparzu pewnie, znaczy w dzielnicy tej być może początki uniwersytetu także sięgają. Otóż założenie uniwersytetu, a więc szkoły, która miała służyć państwu, miała tworzyć kadrę, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, prawników, administratorów modernizującego się państwa, było aktem w całości możliwym tylko i wyłącznie dzięki wychowawczej, nauczającej roli ludzi Kościoła. Wyłącznie księża byli kadrą tego uniwersytetu i oni podjęli zadanie w odnowionym uniwersytecie, by służyć nie tylko Polsce, ale służyć Unii zawartej właśnie kilkanaście lat wcześniej przez Jagiełłę i Jadwigę. I uniwersytet służący Unii pokazuje jednocześnie nowy aspekt, szerszy aspekt, misyjny aspekt tej szkoły polskiej. Misyjny nie tylko w znaczeniu przekazu wartości dla kolejnego pokolenia, ale przekazu tego zestawu wartości szczególnych ufundowanych w chrześcijaństwie i w kulturze europejskiej na wschód, na Litwę, na Ruś. To właśnie zaczyna się na wielką skalę wraz z powołaniem uniwersytetu. Przypomnijmy, drugim rektorem odnowionego uniwersytetu w Krakowie był książę Jan Drohicki, jeden z krewniaków Jagiełły. Po to właśnie, żeby zaznaczyć, tak, Litwini też są tutaj zaproszeni.
i inni nasi nowi współbracia, współobywatele w Rzeczpospolitej, z którymi połączyliśmy się przez Unię. Służą profesorowie tego uniwersytetu, oczywiście księża, jak Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowicz, idei obrony niepodległości Polski w starciu prawnym z Krzyżakami, ale służą czemuś więcej, czemuś, co czyni z nich patronów uniwersalnego prawa narodów. Oni pierwszymi są w historii europejskiej myśli prawno-filozoficznej autorami koncepcji o tym, że każdy naród, każda wspólnota, także najmniejsza, najsłabsza, ma prawo do swojego istnienia i do posiadania swojej ziemi. I że nawet cesarz, ba, nawet papież nie ma prawa zabrać tym słabym, ale prawnie istniejącym wspólnotom, nawet jeśli byłyby pogańskie, nie wolno zabierać ziemi, nie wolno zabierać prawa do niepodległości. Niezwykła myśl zrodzona właśnie tutaj, w Krakowie. Przypomni o niej Jan Paweł II w czasie swojego wystąpienia z okazji 50-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. I tak możemy iść dalej, aż dojdziemy do momentu kryzysu polskiej wspólnoty w XVIII wieku. I paradoksalnie szczególnie mocno ujawni się rola wiary w kształtowaniu państwowości polskiej, bo tak brzmi tytuł mojego wystąpienia, w momencie, kiedy ta państwowość znajdzie się na krawędzi upadku i kiedy jej już nie będzie. To wtedy właśnie wiara, Kościół, religia będzie odgrywała tę rolę, którą wyraża to łacińskie słowo. Religio religare to jest łączyć, wiązać. A więc religia nas łączyła w momencie, kiedy państwo upadło. Kto prowadził tę walkę o to, żeby państwo nie upadło, żeby niepodległości nie oddać, żeby walczyć o to? Wskutek utrwalonej propagandy PRL-owskiej, zbudowanej na wcześniejszych, starszych od PRL-u schematach interpretacyjnych antyklerykalnych, zapomnieliśmy o tym, że to byli księża. Po raz pierwszy polska klasa polityczna, jakbyśmy to powiedzieli, czyli stan szlachecki, uświadomiła sobie, że niepodległość jest stracona w roku 1733, kiedy trzy korpusy wojska rosyjskiego wkroczyły tutaj, żeby narzucić władcę, którego chciała caryca rosyjska, Anna Iwanowna. I wtedy, no jakby oszołomieni tym faktem obywatele, którzy nie mogli wybrać króla, którego chcieli, tylko musieli wybrać takiego, jak chciała potężna sąsiadka ze wschodu, zaczęli się zastanawiać, co robić. Ruszył ich do walki prymas Teodor Potocki, wydając odezwę do walki, wzywającą do walki, słowami wypowiedzianymi po łacinie, słowami, które powinniśmy powtarzać sobie do dziś jak pacierz. Gens libera sumus, nemini servimus unqua. Mocno to brzmi, tak bardzo twardo, jednoznacznie. Jesteśmy wolnym narodem, który nigdy nikomu nie służy. To powiedział Teodor Potocki w 1733 roku do swoich współobywateli. Jesteśmy wolnym narodem i nie musimy nikomu służyć. I chwycili za broń. I ulegli przemocy, ulegli przewadze rosyjskiej. Szlachta wtedy zorganizowana w pierwszym polskim powstaniu niepodległościowym, nazywanym Konfederacją Sandomierską. Wtedy, skoro przemoc zwyciężyła, skoro siła większa była po stronie oddziałów rosyjskich, Kościół polski podejmuje na nowo swoją rolę wychowawcy, który przygotowuje naród zagrożony istnieniu swojego państwa do mądrej walki i pracy, żeby to państwo odnowić, odbudować, obronić. Głównym patronem tej pracy jest ksiądz przecież, największy z polskich, można powiedzieć, i mężów stanu, i myślicieli politycznych wieku XVIII, Stanisław Konarski. Jego dzieło wychowawcze rozciągnięte na 30 kilka lat, właśnie od 1733 roku, jest najważniejszą pracą, jaka została wykonana, żeby uświadomić szlachcie. Nie obronicie swojej indywidualnej wolności, jeżeli nie obronicie niepodległości Polski, wspólnej naszej niepodległości. Nie tylko wyrażał tę myśl Konarski w swoich pismach o potrzebie ograniczenia liberum veto, o potrzebie reformy Sejmu Polskiego, ale wyraził przede wszystkim w dziele edukacyjnym.
On stoi u początku reformy, dobrej reformy, mądrej reformy polskiej edukacji. Założył przecież Kolegium Nobilium w 1740 roku. To była szkoła patriotycznej elity. O to chodziło w tej szkole. Bez niej nie byłoby następnych kroków, którymi będą szkoła rycerska, którymi będzie wreszcie Komisja Edukacji Narodowej. Tyle słyszeliśmy i słusznie w PRL-u o Komisji Edukacji Narodowej. Dumy z tego, że to nasze ministerstwo, pierwsze świeckie na świecie ministerstwo edukacji. Nie usłyszeliśmy tylko jednego, że w tym pierwszym świeckim ministerstwie edukacji wszyscy, bez wyjątku, twórcy tego ministerstwa, wszyscy najważniejsi nauczyciele byli księżni. Księżni, którzy pozostali księżni. Nawet takie postaci, które zgoła nam się nie kojarzą ze stanem kapłańskim, a kojarzą się z postępem, właśnie z antyklerykalizmem. Ksiądz Staszic i ksiądz Kołłątaj to byli księża, przypomnijmy sobie, to byli księża, to nie byli ludzie świeccy. Nie wiem, czy dobrze zbalansowali w swojej działalności misję kapłańską z misją patriotyczną, to już jest osobne zagadnienie, ale na pewno trzeba przypomnieć, że ci wielcy patrioci byli także księżmi. I Komisja Edukacji Narodowej odegrała ogromne dzieło, przygotowując elitę polską na czas bez państwa. Bo nie mogliśmy wygrać naraz z trzema największymi imperiami kontynentu europejskiego, ale mogliśmy przetrwać pod narzuconymi nam zaborami dzięki pracy wychowawczej, która została wykonana już w XVIII wieku i która trwała będzie dalej w wieku XIX, prowadzona znów przez ludzi Kościoła. Kto założył Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pierwszą organizację naukową pod zaborami w 1800 roku. No księża, jej prezesem był ksiądz, a później biskup Jan Chrzciciel Albert Rann. Kto prowadził myśl, taką można powiedzieć mesjaniczną, w stronę romantycznej walki o niepodległość? Pierwszym był Jan Paweł Woronicz, także późniejszy biskup i jego hymn do Boga. Z tą nadzieją wyrażoną w nim, że Bóg przywróci Polsce niepodległość. Ta praca, którą można tutaj rozpisać, nie ma już czasu, już muszę kończyć, więc tylko dosłownie w telegraficznym skrócie. Ta praca wykonana przez kolejne pokolenia księży może być odzwierciedlona choćby przez fakt, że w Powstaniu Listopadowym wzięło udział ponad 300 księży. W Powstaniu Listopadowym, przepraszam, w Powstaniu Styczniowym wiemy już o 466 księżach skazanych za udział w powstaniu. Liczba tych, którzy wsparli powstanie, była wielokrotnie większa. Ponad 100 poszło na Syberię. Czy uczono nas tego w podręcznikach? Czy mówiono nam o tym, że najbardziej zaangażowanym w walkę patriotyczną, o niepodległość, stan, grupą społeczną w Polsce XIX wieku nie była szlachta? Oczywiście nie byli chłopi. Nie było mieszczaństwo, nie była inteligencja, byli księża. Statystycznie tak to wynika. Pewien sowiecki uczony, Zajcew, ale porządny, można powiedzieć, historyk, podliczył to po prostu, co który przedstawiciel którego stanu był represjonowany przez władze carskie za udział w organizacjach patriotycznych. I wyszły mu następujące proporcje. Co 24 ksiądz, co 126 szlachcic i co 2000 ileś tam któryś chłop. To nie jest oskarżenie pod adresem chłopów w żadnym wypadku. Po prostu chłopi dzięki współpracy księży i inteligencji zostali przyciągnięci do narodu w momencie, kiedy zostali wyzwoleni, kiedy mogli pozbyć się mentalności niewolników, a oto księża nawoływali od wieków, nie wymyśliła tego rewolucja francuska. I tu nazwisko, które chciałem przywołać jako jeden przykład tylko. Ksiądz Józef Sebastian Pelczar, urodzony w 1842 roku, urodzony na terenach najbardziej dotkniętych straszliwą tragedią, rabacją galicyjską. On tego doświadczył, to było jego pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Miał 4 lata wtedy, kiedy odczuł ten strach własnej rodziny. To była rodzina bogatych chłopów, to nie była rodzina szlachecka. Że za chwilę przyjdą i wymordują. W imię dzikiej zemsty, w imię nienawiści takiej, o jakiej dzisiaj mówię. Nienawiści pobudzonej przez słowa, złe słowa, zarówno zuchwałego demagoga Jakuba Szeli, jak i urzędników austriackich, którzy chcieli posłużyć się tą nienawiścią do rozprawy z polską grupą patriotyczną.
Jaka jest reakcja życia przyszłego księdza biskupa, a dzisiaj świętego Józefa Sebastiana Pelczara? Realizując swoją drogę życiową w kapłaństwie, ksiądz Pelczar jednocześnie podejmuje wielkie dzieło edukacji chłopów. Staje na czele, jako ksiądz, Towarzystwa Oświaty Ludowej od 1883 roku przez blisko 20 lat. Kilkaset czytelni ludowych stworzonych tutaj na terenie Galicji sprawiło, że pod strzechy dotarła wielka polska literatura. Przepięknie pisał o tym jeden z najwspanialszych chłopów naszej historii kultury, profesor Stanisław Pigor. Z Komborny, też ze wsi galicyjskiej, zabitej dechami. On doszedł do polskości, doszedł do poczucia wielkości, jakie daje bycie Polakiem, przez literaturę, którą poznał, przez Mickiewicza, przez pana Tadeusza konkretnie, którą poznał z książeczki wydanej przez Towarzystwo Oświaty Ludowej, przez księdza Pelczara. Tak właśnie chłopi mogli stać się Polakami w XIX wieku, dzięki tej ogromnej pracy edukacyjnej. Możemy tak dojść do wieku XX, do ogromnej roli odegranej przez Kościół, oczywiście przy odzyskiwaniu niepodległości, przywołać nazwiska księdza Skorupki, księdza Wryczy, arcybiskupa Kakowskiego i kolejne pokolenia aż do drugiej połowy XX wieku. Nie ma na to czasu. Podsumuję więc jednym cytatem. Cytatem jakże często przywoływanym i jakże często paradoksalnie zafałszowanym. Ten cytat wszyscy Państwo znacie. Przypomnę, bo jest króciutki. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, który musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek, prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, jak to westerplatte, w sobie i wokół siebie. Przypominam sobie ten cytat, bo niedawno został użyty przez jednego z najbardziej cynicznych polityków w historii Polski, który przypomniał go, by zachęcić ludzi, którzy chcą obalić rząd w Polsce. A te słowa, słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w czasie liturgii słowa do młodzieży, na Westerplatte 12 czerwca 87 roku mają swój początek i mają swoje zakończenie. Przed tymi słowami pada następujące wprowadzenie. Cytuję wcześniejsze zdania z tej samej homilii Jana Pawła II. Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą. Potrzeba ludzi, którzy znają swoją religię i którzy ją zgłębiają, którzy dokładnie wiedzą, jaka jest ich pozycja, którzy są świadomi tego, w co wierzą, a w co nie, którzy do tego stopnia poznali historię, że umieją jej bronić. Tych słów chciałbym się na koniec mojego wystąpienia uchwycić. Musimy rozumieć to, że jeżeli nie poznamy swojej historii, nie będziemy umieli jej bronić, będzie można nam wmówić każde kłamstwo. Że bez Kościoła byłaby lepsza Polska, że lepiej by było, żeby Polski w ogóle nie było, żebyśmy się rozpuścili w jakiejś anonimowej wspólnocie, która będzie uznana za wyższą. Że lepiej, żebyśmy przestali rozróżniać dobro i zło. Otóż do tego, żebyśmy się nie zagubili, musimy zachować kontakt z rzeczywistością. Przyszłość nie jest żadną rzeczywistością. Obietnice przyszłości lepszej odwołują się do czegoś, czego nie ma. Jedyna rzecz, którą możemy rozpoznać, jest przeszłość. O niej możemy coś powiedzieć naprawdę. Możemy zweryfikować nasze sądy o przeszłości. O przyszłości możemy powiedzieć cokolwiek. Nie wiemy, co się stanie za chwilę, jutro, tym bardziej za 10 lat. Dlatego musimy poznawać historię, żeby ona dawała nam orientację w teraźniejszości i w przyszłości.
I dlatego musimy przypomnieć także to, co następuje po przypomnieniu Westerpla przez Jana Pawła II. Jan Paweł II mówił o tym, że trzeba obronić Westerplatte dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Pamiętajmy o tym. Chodziło o to, by przypomnieć ofiarę ponad 100 księży polskich zamęczonych w Dachau. Przypomnijmy, że znów grupą, która najbardziej ucierpiała w czasie II wojny światowej, po Żydach, którzy byli oczywiście przeznaczeni w całości na zagładę przez Adolfa Hitlera, drugą grupą, która najbardziej ucierpiała, byli księża. Co na ziemiach zachodnich zajętych przez Niemcy, w terenie Wielkopolski, Pomorza Śląska, co drugi, co trzeci ksiądz został zamordowany. W skali całej Polski te proporcje kształtują się na poziomie 1/4, 1/5 stanu księży. I Adolf Hitler powiedział to na początku swojego podboju Polski, na naradzie z generałami w Jełowie na Opolszczyźnie 12 września. Trzeba zlikwidować polski stan kapłański, bo on jest podstawą polskiej tożsamości. Warto zapamiętać te słowa jako przestrogę, tak jak warto zapamiętać słowa naszego wielkiego świętego jako nauka. Bardzo serdecznie Państwu.